No i tak, Hejka Siemka, czwartek, tłusty czwartek, 16 lutego, 6:36. Ja oczywiście po pracy, po wizycie w cukierni, kończył się jak na tłusty czwartek eleganckie, a przede mną las. I co? 15 minut dla lasu. Lecimy z tematem. A więc tak, po nocnej zmianie, flamingowanie. Też jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ze mną oczywiście torba od Kobylina, flamingowa torba. I co, rękawice od ciastka, ciastek, tłusty czwartek. Tak, ciastkarnia odwiedzona, cukiernia, ciastkarnia, zwał jak zwał. Pączki zakupione, także będą w domku, jak wrócę do spożycia. Nadia też czeka. No i co, a ja oczywiście w lesie, po pracy, relaksik, po nocnej zmianie. I już widzimy flamingówę, która z nami zostanie w całości, bo cały czas zbieram całe puszeczki, aby przetestować automat do puszek i wpadł taki coś, także puszka, świeży temat, ale nic, tędy nie szłem, patrolu nie zrobiłem, zrobię sobie taki spacerek, fajnie mroźno, rzeźko jest, także polecam. Spacer w lesie i patrzymy, gdzie są śmiecie. No i tak oczywiście śmigam przed siebie, ale korzystając z okazji chciałem pozdrowić kilka osób, tak sobie to wymyśliłem. Zacznijmy od dziewczyn, trzy dziewczyny aktywne na kanale, a więc Anna Madzińska, pozdrawiam cię serdecznie Aniu, Ewa Pezgdańska, pozdrawiam cię Ewa i Joanna Bałuch. Gorące pozdrowienia dla was dziewczyny, dziękuję bardzo za aktywność na moim kanale. I tutaj coś mamy, papieżoka takiego mokrego tutaj zbieramy, także idziemy dalej. Tak, taką sobie listę zrobiłem, będziemy pozdrawiać się na odcinkach, nie wszyscy naraz, także postaram się wymienić jak najwięcej osób. Jest tam buteleczka jakaś, jak się uda ją wyciągnąć. Mopeczka zamarznięta. Jest! Taka akcja. Małpka trafia do torby. Idziemy dalej. No i jeszcze na tym odcinku chciałem pozdrowić dwóch panów, dwóch kolegów, dwóch przyjaciół. Stanisław P. Pozdro serdeczne. Wielkie dzięki za wsparcie. I oczywiście Mariusz Pan, też wielkie dzięki za wsparcie. Pozdrawiam was serdecznie. Jest mi niezmiernie miło w ogóle, że jest taka aktywność na kanale i takie zainteresowanie, jeżeli chodzi o sprzątanie lasu. No bo te filmiki ze sprzątania lasu nie cieszą się, jak wiadomo, takim powodzeniem, ale nie o to chodzi. Ja i tak to lubię robić. No i jest fajnie. Fajnie, że jesteście wszyscy. A ja w dalszym ciągu spacerek. Tutaj dojdziemy do drogi, zobaczymy coś tutaj przy drodze. Ciekawego będzie, bo często też na tym tutaj rozjeździe, zjeździe coś tam jest. Także myślę, że torba nie będzie jakoś mega zapełniona tak jak ostatnio. No. Ale tutaj coś już jest. Tak, jakiś tam styropian. Było. Było jedzone, było spożywane. Pyk. Idziemy dalej. Woda tu zamarzła. To wygląda jakoś. No i tak, tam jakaś budowa, ale nie będziemy przychodzić, tu oczywiście droga, która biegnie z Tychów w kierunku Kobiura. Tu sobie zerkniemy, bo coś tu widzę. Jakiś plastik. Nie, drewno,
słup był, balustrada. Ale widzę butelczynę, butelkę. Jedna i druga. Szklana, nie wiem czy te są zwrotne, czy nie zwrotne te buteleczki. Raczej chyba nie. No niestety, butelki bezzwrotne. Ale będzie kapselek. Butelki bierzemy. Jakoś nie mogę sobie z tym poradzić. Ale jest jedna, druga. No i co? Pomału będziemy wracać. Tam coś jest. Kuban z kawy. Było pite. I wyrzucane było. No i tak, wracamy pomalutku. Jest ciekawie, no właśnie propos butelek, właśnie mi się teraz przypomniało. Butelki. No i tak, propos butelek, właśnie mi się przypomniało. No jak tak, no na flamingówki, na puszki mówimy co? Flamingówki, tak? No lubimy na puszki mówimy flamingówki. Fajnie, Kuba Lipiec ostatnio powiedział, że właśnie na butelki zwrotne będziemy mówić lipcówki. Tak. A tam jest jeszcze 50 groszy. Tak zwana lipcówka. Jest flamingówka, to może być i lipcówka, nie? O, dawaj lipcówkę. A, piękna. Arnold. Pozdrawiam rodzinę lipców. Także butelki zwrotne to są lipcówki. No i kurs lipcówki dobił do złotówki. Także lipcówki w cenie. Zachęcam do takiego nazewnictwa. Bardzo mi się to spodobało. I oczywiście przy tej okazji jeszcze raz pozdrowienia dla Sylwestra, dla Kuby Złomiarzy z Sandomierza. Fajnie, pozdrawiam was serdecznie. A Flaming czy łapie sobie dalej. Może wpadnie jakaś lipcówka z kaucją porządną. Ach, ale fajnie jest. Tutaj coś widziałem, nie widziałem. To był liść. A więc taki spacerek w tłusty czwartek. Ja gorąco zachęcam. No, dzisiaj bardzo mroźno, a było tak wiosennie wnet, że tak powiem. Dzisiaj jest mroźno, ale zapowiadają też po południu słoneczko. Także jak się flaming wyśpi, to go obudzą promienie słońca. Leśna wędrówka, 15 minut dla lasu, tylko nie mów, że nie masz czasu dla 15 minut dla lasu. Taka fajna przygoda. Cieszę się też bardzo, że właśnie coraz więcej osób sprząta, wpada na chwileczkę do lasu, coś tam wyniesie, bo też piszecie mi o tym właśnie w waszych komentarzach, piszecie też do mnie właśnie na maila. No sporo się dzieje właśnie na mojej skrzynce mailowej. Też to sobie musiałem wszystko gdzieś tam podzielić, bo naprawdę bardzo dużo wiadomości do mnie przychodzi. I z zapytaniami, jeżeli tam właśnie chodzi o metaleo, chwalicie się waszymi wysyłkami, waszymi zbiorami, że tak powiem, w lesie śmieci. Dużo osób pyta też o paczki. Także naprawdę bardzo dużo się dzieje też na poczcie. Ja chętnie odpowiadam, tak więc piszcie do mnie na flamingrecykling@odwa.pl. No i co, prawie pomalutko wychodzę z lasu. No ja mam taki jeszcze lekki niedosyt. I sobie tutaj w lewo skręcimy, w tą stronę jeszcze. Tutaj coś jechało, jakieś maszyny w głąb lasu. Mimo, może wyrąb był. Kiedyś w lato, nie wiem czy pamiętacie, tutaj krzaki sprzątałem z tych butelek. Też tu sporo tego wyszło. I taki las przed nami. Coś tam jest, wióreczka, patrzcie. Widać, nie widać.
na brzozę wskoczyła, kotie brzozy, o tam. Są mieszkańcy lasu, którzy zapewne się cieszą z tego porządku, który tu jest. A tam już jak widzę jakiś bałagan. Co to jest? Wysypisko śmieci? No tak. Masakra, kurwa. Trzeba iść po worek na śmieci i tu posprzątać. Wszystko zamarznięte. Ha! Sikudę! Przestraszyłem z daleka. No, z daleka to wygląda masakrycznie, że tak powiem. Dobra, idę do samochodu, mam tam worki na śmieci i spakuję to. No nie może tak być, to nie może tutaj zostać. Dobra, idę do auta, to zanoszę, idę po worek na śmieci. Idąc po worek, jeszcze wpadły tutaj ziemniaczki. Przechodziłem koło tego i nie widziałem. Tutaj jeszcze, ale pozamarzamy to wszystko. Papierek jeszcze. I jakby się nie chodziło, idzie się w jedną stronę, nie ma nic, wraca się drugą, jest coś. No nic, trzeba patrzeć pod nogi. I po drodze do auta jeszcze jedna flamingówka. W całości przyda się. No i co, jestem nam na miejscu, jest worek. Zbieramy fanty. Pani jest spakowana do wora. Nie będzie tu straszyć flaminga. Jakieś są rozjęte ciuchy. Ale to ciężkie. Pod zapleczem było przemoczone. Pyk. Pyk. No, spakowany worek, wynoszę, idę z tym do samochodu, którą w ogóle mamy godzinę, no, za 4:07, no, 15 minut dla lasu, jak nic, także w takich okolicznościach przyrody naprawdę jest super, jest świetnie w lesie, rzeźko, no, tylko czemu takie rzeczy są, no, ale nic, wynosimy to. Dobra, widzimy się przy samochodzie, bo już trochę mi marznie twarz. No i tak, worek na pokładzie, jadę z tym na śmietnik. Wychodzi to z lasu, także jestem mega zadowolony. No i co, flamingowanie po nocnej zmianie jest zaliczone. Życzę wszystkim smacznego, tłustego czwartku. Nie przejadajcie się za bardzo. No nic, standardowo, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkania w górę, jak nie to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, no i do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga i na poprzednim się również ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!